temperatura na lekkim minusie i opady śniegu. Tak będzie wyglądał weekend na stokach. W Karpaczu minus 2 stopnie. Bardzo dobre warunki, nawet do 120 cm śniegu. Przez weekend będzie padał śnieg. Podobne warunki w Szklarskiej Porębie. Weekend pod znakiem padającego śniegu. Minus 3 stopnie na termometrach. Od 80 do 90 cm śniegu. Zieleniec minus 2 stopnie. Do 100 cm śniegu. Będzie delikatnie padać. W Rzeczce 2 stopnie na plusie i tutaj pojawi się słońce. Padać nie będzie. Okrywa śnieżna do 140 cm. Czarna Góra minus 2 stopnie. Ponad 50 cm śniegu. Może padać śnieg. Andrzejówka minus 2 stopnie, od 40 do 60 cm zbitego śniegu. Warunki dla narciarzy dostateczne. Wielka Sowa, wyciąg nieczynny. Lądek Zdrój minus 2 stopnie, ponad pół metra śniegu. Świeradów Zdrój minus 2 stopnie, bardzo dobre warunki do 150 cm śniegu. Będzie padał śnieg. Przenosimy się bardziej na południe, do Czech. W Pecu pod Śnieżką minus 3 stopnie, okrywa śnieżna od 50 do 150 cm. Przez weekend będzie padał śnieg. Minus 3 stopnie również w Harachowie, do 130 cm śniegu. Podobnie jak w Pecu, tutaj też będzie padał śnieg. Mlade Buki, również opady śniegu. Tu nieco cieplej, minus 2 stopnie, od 60 do 90 cm śniegu. Będzie pruszyć, miejscami śnieg popada trochę mocniej. W Bedrzychowie minus 3 stopnie, do 80 cm śniegu. Zaclerz, pokrywa śnieżna sięgająca 1 metra. Będzie padał śnieg, na termometrach minus 2, minus 3 stopnie. Jańskie Łaźnie, opady śniegu minus 3 stopnie, nawet do 180 cm śniegu.